Cześć. No powiedz, jak się nazywasz? Ja się nazywam Jarosław Wierzętas. Pochodzę z Wierszyny. Tak, pochodzę z Wierszyny. Obecnie mieszkam w Warszawie. Studiowałem historię stosunków międzynarodowych. Teraz sobie tam praktyki odbywam. No i sobie... No i przyjechałem teraz odwiedzić rodziny, bo nie byłem 2 lata już tutaj w swojej wiosce. Dużo osób cię zna z filmu, jak pani Halina była w Polsce, to ty byłeś chyba wtedy na szkole języka polskiego. Gdzieś widziałem cię na jakimś filmie dokumentalnym o Wierszynie. Tak, zgadza się, to kiedyś było chyba, nie wiem. Nie pamiętam, 7 lat temu. W 13 roku. Tak, w 13 roku. W Łodzi chyba to było, tak, zgadza się, to było Łódź. Jakie plany masz? Chcesz zostać w Polsce, wracasz do Rosji, gdzie będziesz mieszkał? Co planujesz? Planuję zostać w Polsce, ale też przyjeżdżać tutaj do Wierszyny. Nie wiem, tam i w Warszawie i do Wierszyny przyjeżdżać. Takie mam. Nie tęsknisz tutaj? Oczywiście, że tęsknię do tego i przyjeżdżam tutaj. Przyjeżdżam i będę przyjeżdżać. Fajnie. No, trochę jest zimno. No już wiesz, to już nie jest Polska. W Polsce złota polska jesień, w Wierszynie 7 stopni. Dokładnie, zgadza się. Trochę zmarzłem, więc słówka nie przychodzę do głowy. A słuchaj, a dużo osób z Wierszyny wyjechało do Polski? Chyba... Nie, nie jest tak, nie tak dużo, chyba jak ja wyjechałem, to później chyba jeszcze jedna dziewczyna wyjechała i to chyba było z Irkucku, bo przedtem przyprowadziła się do Irkucka i później z Irkucka wyjechała chyba. Teraz studiuję chyba w Krakowie, w Jagiellońskim Uniwersytecie. Mhm. Czyli teraz będziesz pracę podejmował w Polsce, czy będziesz dalej studiował? Chyba będę podejmować już pracę jakąś, bo studia... Wystarczy zamiast tych studiów. No, ale też tam będę się oczywiście. Oczywiście się będę trochę doszkalać. Będę przychodzić chyba już w strefę, w sektor techniczny, informatyczny. No, super. Bardzo się cieszę, że mogłem cię spotkać i powodzenia w Polsce. Nie, też dzięki, też miło.